Cześć, siemano, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Titanfall. A co dzisiaj? Już wam mówię. Głównym celem dzisiejszego odcinku jest wykonanie takich trzech wyzwań, trzech zadań, które znalazłem w komentarzach, które są od was. Otóż pierwszym z nich, ja tego nie cytuję dokładnie tak jak tam jest napisane w tym komentarzu czy w tych komentarzach, tylko po prostu wypisałem sobie tutaj w skrócie tak na karteczce i mówię tak mniej więcej o co chodzi. Otóż pierwsze wyzwanie, zamień wszystkie tytany na model łowca i tak graj. No to okej, proszę bardzo, mi to kompletnie nie przeszkadza. Łowca, wróć, drugi model łowca, wróć, trzeci model łowca, wróć, czwarty model, ej... Mój system został zjebany. Piąty model łowca, wróć. Mamy wszystko jak na łowców. Tak, umówmy się, że to wyzwanie będę robił przez załóżmy dwa odcinki. W kolejnym zagramy sobie tryb do ostatniego tytana, bo dzisiaj mam zamiar zagrać tryb łowca, tryb umocnienia. A dlaczego, to zaraz wam powiem. W sumie nie ma w tym celu jakiegoś, to jakbym się głębiej nad tym zastanowił. Ale zostawmy, ok. Wyzwanie drugie. Wychodź cały czas poza teren mapy w sumie sam jestem tego ciekawy, jak to będzie wyglądać, bo jakoś się tym nie bawiłem. Także zobaczymy, wyjdziemy w górę, w dół, w lewo, w prawo, północ, południe, zachód i kurwa południowy wschód. I jeszcze do góry, tak? Jak na budynki nas wystrzeli, zobaczymy. Sam jestem tego bardzo ciekaw, jak to wyjdzie, bo nie bawiłem się w to. I wyzwanie trzecie. Sprawdź, czy da zabić się smoka. To, nie ukrywam, spodobało mi się najbardziej i chyba do tego celu specjalnie sobie tutaj choćby tutaj broń główna damy tego jebacza, bo podejrzewam, że on chyba będzie najbardziej skuteczny. W ogóle pozdrawiam kolesia, który wymyślił to, bo mi się podoba. Już tu mam fan, jak siedzę i już jestem podjarany tym. Ale chyba najfajniej będzie, jak wsiądę do tytana i nim spróbuję ponapierdalać. Płeć zmieńmy. To niech sobie wszystko zostanie. Tylko jest jeden ciut malutki problem. Pytanie, czy uda nam się od razu trafić po moim naciśnięciu przycisku umocnienia i pasku umocnienia, napisu umocnienia, czy uda nam się od razu trafić na mapy ze smokami. Ale spoko, nawet jeśli by się mi to od razu nie udało, to ja to tak przerobię, ten film, i tak cudownie dotnę, i tak cudownie udam, że udało nam się od razu wejść, że nawet się nie zorientujecie, dlatego uwaga, showtime, przycisk umocnienia. O, popatrzcie, jakie mamy niezwykłe szczęście, za 70 sekund i nieco więcej spotkamy się ze smokami. Ot jak, kto mi uwierzył, łapa w górę. A tak na serio, ziomeczki, dopiero za czwartym razem udało mi się, miałem takie szczęście, że wylosowała się ta mapa, dostałem się do takiego lobby i za moje oszustwo też chcę łapy w górę, bo było to naprawdę piękne oszustwo. Tak, nie, ja sobie ogólnie żartuję, cisnę bekę, ale to nic, fajnie, cieszę się, że w końcu się wylosowało i możemy się zająć. Ja na pewno jestem pewny, że tutaj mam tę broń, którą ja chcę, tak? Atak do gry zwykłej. To. Dłuto. Szybsze hakowanie wieżyczek i widm. Hakujemy sobie widma. Tytan, który ma jakiegoś fajnego... O kurcze, muszę włożyć do tytana. Choćby do tego włożymy model... Nie. Łowca zostaje, tak? Włożymy broń o tą. I tym sobie postrzelamy do smoków. Zobaczymy, czy przynajmniej krew tryska. Możliwe, możliwe, że nie. Zobaczymy. Będzie całkiem fajnie. Siemano. Wiecie, tak za trzecim razem już, jak patrzę, wyszła znowu inna mapa. Już tak myślę, no kurczę, jak długo to będzie jeszcze trwać? A tu pyk, wystarczyło troszkę uwierzyć. O tak. I już jest to, co chcemy. Specjalnie dla ciebie, kolego, z wyzwania czy z zadania, zabij, sprawdź, czy da się zabić smoka, czy postrzelić. Specjalnie dla ciebie to robiłem. Mhm. Łapa w górę, łapa w górę. Dobra, nic, schodzimy. To i to. Najpierw sprawdzę z takiej zwykłej tej broni, czy się da, a jak dostanę tytana, to się zabawimy. A później
Już zmienię sobie na swój ekwipunek i zagramy. I zobaczymy, czy da się wyjść tu za granicę. Dobra, znajdźmy smoka, który sobie spokojnie siedzi. O, tu jest. Dobra, sprawdźmy. Ej, patrzcie, obrywanie. Aż jestem, kurczę, zaskoczony. Obrywa, faktycznie. Gincie! Dobra, ale to nieważne, że oberwał, jak chcę sprawić, czy on sobie zginie. Łoż dupę, skąd wy macie już pytana? Zabił mnie pistoletem cyfrowym. Etu frajer. A tu piczka. Aha, dobra, szukam jeszcze smoka. Ja go muszę znaleźć, to jest bardzo ciekawe. A przy okazji pewnie zdobędziemy tytana. Dobra, widzicie gdzieś siedzącego frajera? Ja go szukam. O, tam sobie jest. Nie. Tam sobie już go nie ma. W ogóle tak przy okazji moglibyście to wygrać, nie? Jak ja nie cierpię z tej broni strzelać. Przynajmniej z tego celownika. Okropny, nie cierpię go. Gdzie jest ta piczka, która tutaj sobie siedziała? Masz, gin! Dlaczego to mi zrobiłeś? Gdzie jest? 2 minuty. Szukamy smoka. Nie wiem, czy się go da zabić, ale na pewno otrzymuje obrażenia taki smok. Za 2 minuty dostaniemy. Dobra, szukamy smoka. Do takiego bym strzelał, ale on jest ciut za daleko. Nie wiem, czy to się uda. Na pewno nie z tej konwencjonalnej broni. Dobra. Dlaczego to tak przycinało? No dobra, 2 odrobiłem już straty. 2 V2. Oh shit, what the fuck, co to było? Dobra. Znajdź Ferti smoka. Oni tam po drugiej stronie może byli. One. Dlaczego rodzice mi tam w tle tak gadają? Ja nie mogę. Pewnościówka to wyłapuje. Dotarło do was. Tytan ready. Postaw go tutaj. Dobra, wsiadam. I znaleźliśmy smoka. Dawaj jakiegoś smoka, takiego, co tutaj sobie gdzieś siedzi. Takiego fajnego. O, tutaj jest, patrzcie. Masz. Zabito latawiec, what the fuck? Serio? Jeszcze raz. Znajdziemy go. Moment, jakiś bliżej. O, tego. A nie, takiego, co sobie leci, widzicie, nie mogę trafić. Zdeptałem was! Haha! Ty, nie pozwalasz sobie za bardzo? No i super. Ktoś mnie dosiada. Jeszcze jednego chcę takiego smoka. Ej! W ogóle to przegrywamy bardzo szybko. Ale zabiłem! Tylko, że on się nie nazywa smok, kolego, tylko latawiec. O Boże, co ja tu mam na wyposażenie? Ja cięż pierdzielę. Oj, piechota sobie. Ale dostajemy baty ogólnie, ziemeczki. I to ostre. A on mnie tu dojedzie, ja nie jestem przygotowany na walkę. Ja chcę się zabawić z smokami. Masz! Nie wyczaiłeś, że idę? Dlaczego my tak dostajemy? Ja idę punkty w końcu przejąć. Idę punkty przejąć, bo tu przegramy za szybko. Dobra. Ewakuujmy się. Dobra. Ta gra mogłaby być troszkę dłuższa, bo ja nie zdążę wszystkiego wam pokazać, czego chcę. A z takiej broni? Zabiję go? No nie udało się. Troszkę zabrakło. Ale tu chcę wskoczyć. O, jest tutaj granica? Chyba nie. A raczej na pewno. Tak, tutaj ziomeczki. Nie ma... Masz, gin! I co on nie ginie z takiej konwencjonalnej broni? To jest oszustwo. Ale od tytana padło. Haha, i tam idziesz. Jeszcze raz zbliżę się. Teraz mu wpakowałem w gorset i to ostro. Dobra, tak to nie działa. No jeszcze mnie tytan zabił. Ja się zabawiam! Dobra, szukunek pilota. To. Nie. To. Nie, złe wybrałem chyba.
to. Okej, idziemy zobaczyć gdzieś za granicę tego. W ogóle wiecie co? Wyzwanie o smoku uważam, że... O, tutaj jest pole bitwy. Widzicie? Bęk. Wyzwanie o smoku uznali za zaliczone. Ale jeśli chodzi o tytany, o łowców i o to wychodzenie poza mapę, to zabawimy się jeszcze w kolejnym odcinku. Tak, włączę chyba specjalnie tryb... tryb... Kurde, ale nie dostajemy late, ja nie mogę. Bo ja się nie zająłem oczywiście niczym. Znaczy zająłem się bardzo poważnie. A o czym to ja mówiłem? Do ostatniego tytana włączę tryb i sobie zagramy łowcą. Dlatego ty, kto mi to zaproponowałeś. Ale się zdziwił. A ty sobie to kto tu jesteś? Ty, kto mi to zaproponowałeś? Kurde, ja nie umiem się wysłowić. Ty człowieku, który mi to zaproponowałeś, oczywiście powinieneś być usatysfakcjonowany w kolejnym odcinku. Dawaj mi to, super. A jestem łowcą teraz. Jestem podatny na jepczaki od nich. Dobra, gdzie jest nasz transport, bo dostajemy baty. Widmo. Mogę skakować gdzieś, gdzie tu jest ten panel od widma. Gdzie oni sobie wylądowali? Chcę ich zhaczyć. No dlaczego on się nie broni na Q? Aha, postawiłem shielda, okej. Przyjąłem do wiadomości. Masz, frajerze! Porażka, jeszcze wtopimy. Pewnie, ja spierdalam. Wow! Ale oberwałem. Idziemy do transportowca. Zaraz przybędzie. Ciekawe, czy ładunkiem wybuchowym bym go nie zajebał. I co jest? Czekaj, tutaj nie mogłem wyjść. Się zdziwiłem. Okej, wychodzeniem poza obszar tego zajmiemy się w kolejnym odcinku. No, gnij szpator. Dobrze. Ja sobie jestem niewidzialny, ciekawe czy ty mnie widzisz. Haha, przybycie za 6, 5, 4. Chyba idzie tutaj. No kurwa, nie no, żartujecie sobie, nie, jak to zbierdzieliłem. Ja cię nie mogę i ten mnie jeszcze zabił. No tak, to tak jest, jak się zajmuje innymi rzeczami. Tutaj widzę tylko jeden kolega, ogarniał za nas ten pierwszy. Dobra ludzie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić soczystej łapy. Opcja z zabiciem latawca smoka bardzo mi się podobała. I to tyle. Trzymajcie się. Pa!